Cześć moi drodzy, witam was w następnym odcinku na moim kanale i dzisiaj przedstawię wam dwie strony cosmospook.com oraz cosmosairdrops.io. Są to dwie strony, na których bez problemu sprawdzicie właśnie swoje airdropy z ekosystemu Cosmos. Linki oczywiście do tych dwóch stron znajdziecie w opisie tego wideo, a jeśli chodzi właśnie o pierwszą stronę, czyli Cosmos Pack, tutaj po zjeździe na dół macie opisane wszystkie tutaj airdrop status, czyli po prostu statusy danych coinów. No i co ważne, macie tutaj też opisane coś takiego jak claimable, czyli jest do potwierdzenia dany airdrop. Macie rumors, czyli plotki, czyli nie wiadomo, czy będzie jakiś airdrop z tego. Macie również status confirm, czyli potwierdzono, że będzie jakiś airdrop, no i albo się załapiecie, albo się nie załapiecie, no bo tak naprawdę w momencie, kiedy coś jest już confirm, potwierdzone, to często jest już za późno, żeby załapać się na danego dropa. Także moi drodzy, jeśli chodzi właśnie o tą stronę, no to sprawdzajcie sobie te, które ewentualnie wam się tutaj należą, czyli claimable. Możecie kliknąć we wszystkie i zobaczyć, czy wam się może tutaj należy. Później posprawdzacie sobie confirm status i czy ewentualnie możecie jeszcze dołączyć tam, aby się ubiegać o airdropa. No i na samym końcu sprawdźcie sobie właśnie Ramos, czyli co trzeba mieć, żeby ewentualnie dołączyć do nadchodzących tutaj airdropów. Tego jest dość sporo, no także musicie chwilkę na to tutaj poświęcić. Aczkolwiek warto, no bo skoro możecie dostać coś za darmo, jakiegoś tutaj airdropa właśnie na ekosystemie Cosmos, no to uważam, że jak najbardziej jest to tutaj gra warta świeczki. Także moi drodzy, oczywiście link do tej strony znajdziecie w opisie tego wideo. Możecie tutaj oczywiście posegregować jeszcze na tej stronie My Tokens i wtedy klikacie sobie po prostu, który ewentualnie token macie. Więc jeśli macie tylko i wyłącznie Atoma, no to oczywiście ta lista skraca się do znacznie krótszej. Zobaczcie, kliknąłem Atoma i teraz wyświetli mi tylko airdropy dla Atoma. No i oczywiście jest to najdłuższa lista. Aczkolwiek jest to krótsza niż w przypadku, kiedy nie mamy zaznaczonego tutaj nic. No i lecimy teraz do drugiej strony. Jest ona tutaj trochę bardziej rozbudowana, no ale system działania jest identyczny. No i mamy claimable, czyli takie do potwierdzenia już airdropy, upcoming, czyli te, które są nadchodzące, no i rumors, czyli plotki właśnie o nadchodzących airdropach. No i jeśli chodzi o zasadę działania, identyczna jak na poprzedniej stronie, tylko jest troszkę inne ułożenie. No i oczywiście mamy trochę rozbieżnych informacji. Także moi drodzy, z racji tego, że są to dwie różne strony, warto sprawdzić sobie obie informacje na jednej i drugiej stronie. I sprawdźmy sobie na przykład Cerberusa, zobaczmy claimable from, właśnie mamy tutaj od 15 marca możemy go claimować z Chihuahua i od 1 maja możemy go claimować z Osmo. Dokąd, tego jeszcze tutaj nie wiemy. Snapshot był wzięty właśnie 12 marca, no i tutaj jeśli chodzi o dystrybucję, no to jest ona wagowa, czyli w zależności od tego, ile mieliście tutaj na stakingu Chihuahua, czy też po prostu Osmo. Mamy również tutaj podany Genesis Supply, czyli ogólny supply, oraz Distribution Percentage, czyli po prostu dystrybucja, jaka idzie na airdropa. No i w tym przypadku jest to 71% właśnie całego tokena. Więc ogólnie mamy tutaj przy każdym tutaj tokenie mamy te informacje tutaj zgrane. No oczywiście przy niektórych mamy same znaki zapytania, no więc prawdopodobnie będziemy musieli poczekać, aż po prostu będą tutaj dodatkowe informacje. W przypadku, kiedy mamy jakieś plotki, to zazwyczaj w ogóle jest nic nie wiadomo i zobaczcie, są tu same znaki zapytania. No i w tym przypadku warto po prostu stake'ować jak największą ilość tutaj tokenów, albo po prostu czytać pomiędzy wierszami i spoglądać na Twittera danych po prostu tutaj coinów. Spójrzmy jeszcze dokładnie na poprzednią stronę, czyli iDrops Cosmos Pack, i tutaj jeśli chodzi właśnie o danego coina, no to jest o tyle fajne, że możemy też sobie kliknąć Read More i wtedy mamy więcej informacji o danym coinie i mamy tutaj rozpisane dokładnie, co i jak tutaj przynależy, ile za dany token, mamy stronę do potwierdzenia, mamy tutaj screeny, nie w każdym, ale zazwyczaj są, no i oczywiście jeśli są jakieś dostępne wideo, to również są tutaj właśnie zamieszczane. Także moi drodzy, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, o kliknięciu dzwoneczka, łapki w górę oraz pozostawieniu komentarza pod tym wideo. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych materiałach. Na razie!